Nakryłam dwoje uroczych złodziejaszków na próbie kradzieży. Oh, zostaną ukarani. Edric, Emira! Nie martw się, dostaną szlaban i będą pilnowani. Nie rozumiesz? Pomagasz łowcy wiedźm wszystko zniszczyć! Nitko droga, mam dosyć tego teatrzyku. Zakradania się w jakichś przebraniach, namawiania bliźniąt do buntu. Czy ty próbujesz narobić mi wstydu? Próbuję ratować innych! Zamilcz! Nie mów tak do mojej dziewczyny! Dziewczyny? O nie, nie! Nic z tego! Znajdziemy ci nową dziewczynę! Taką, która nie jest poszukiwana listem gończym! Och, Nitko, odpuść to żenujące! Wiedziałam, że jesteś zepsuty do szpiku. Belos na pewno rozszarpie cię na kawałki, kiedy mu cię oddam. Może uczyni mnie złotym strażnikiem? Daj mu spokój! Dziwię się, że tu jesteś, człowieku. Przecież twoi przyjaciele są na dniu jedności. Owszem, cesarz wszędzie ma oczy. I wszystkie skierowane na sobie damę. Jak ja to zrobiłam? Czy to jest potęga wiary w siebie?